Witajcie! Zgodnie z zapowiedziami na kanał wracają częstsze poradniki zakupowe, które bardzo lubicie. I dzisiejszy temat w tych ciężkich czasach, myszka komputerowa. Szukamy sobie przez Ceneo, zakres cen od 60 do 100 zł. Zobaczymy, co ciekawego tutaj przykuje moją uwagę. No i oczywiście odpuszczamy sobie pierwszą pozycję, bo to jest reklama i patrzymy dalej, co tutaj ciekawego jako pierwsze wpadnie mi w oko na chwilę obecną. Pamiętajcie, że te ceny są zmienne, czasami są to ceny promocyjne, tak więc ja już tutaj widzę parę ciekawych propozycji wchodząc na górę pierwszej strony. Chociażby mamy myszkę Bloody Gaming A19 z metalowymi ślizgaczami. No jak widzimy, oferty rozpoczynają się od 77 zł, przełączniki Light Strike i wygodna konstrukcja. Tak więc pierwsza propozycja całkiem ciekawa, a zaraz pod nią znajduje się myszka od Logitecha, też da się kupić za niecałą stówkę, G402 Hyperion Fury. Jak widzicie, normalnie jest dość droga, ale da się ją kupić w kilku sklepach, na chwilę obecną za 99 zł. Naprawdę dobra cena jak za Logitecha, myszkę porządnie wykonaną, wygodną, wyprofilowaną, dużą i dość ciężką. No i cóż, poleca nam się Genesis Krypton 555, w tej chwili do kupienia od 78 zł. Za tą myszkę naprawdę bardzo fajna cena, ponieważ normalnie ona kosztuje niecałą stówkę, a jest to gryzoń sam w sobie naprawdę rewelacyjny, precyzyjny sensor, leciutka, wygodna myszka. Jakby co była u mnie testowana, sprawdźcie sobie. Tutaj tą pozycję zdecydowanie mogę polecić. Mamy nawet w dość dobrej cenie myszkę bezprzewodową Deluxe M625 Plus w wersji BT, czyli mającą także Bluetooth. Do kupienia w dobrej cenie, jak ktoś potrzebuje myszki bezprzewodowej, no to widzę tutaj parę atrakcyjnych cech, chociażby wytrzymałość przełączników 60 milionów kliknięć, przełączniki Kale Red i sensor to Pixar PMW3325, więc też jest w tej cenie przyzwoicie. Natomiast w tych opisach często macie jakieś takie dziwne rzeczy w postaci lekka konstrukcja 40 gramów, a pod spodem waga 95 gramów. Dobra, pomijamy to. Co do myszek, których osobiście nie testowałem, nie będę się po prostu wypowiadać. I kolejna ciekawa propozycja, myszka bezprzewodowa, tym razem duża, masywna, czyli Redragon Shark. Podejrzewam, że w tym cenie ta myszka będzie miała podstawowy sensor, za to jest duża, ale zasilana bateriami AA. Natomiast jeśli ktoś lubi takie właśnie duże, wyprofilowane myszki z dużą ilością przycisków, no to czemu nie? Bo ta ma ich aż 10, czyli całkiem sporo. Lecimy sobie dalej, znajdziemy oczywiście w tej cenie też MSI, Dream Machines, Kruxa. Mamy też mychy od Modecom. No i tutaj na co warto by było zwrócić uwagę, to na pewno Modecom Volcano Shinobi 3327, czyli model sensora ukryty jest tutaj w nazwie. Do kupienia w X.comie za 95 zł, w tej chwili naprawdę dobra cena. No jest to też naprawdę przyzwoita mycha, jeśli szukacie czegoś lekkiego, to tutaj też mamy wersję w bieli. Czarna też się znajdzie. Mamy także kolejne myszki A4Tech, ale zobaczcie, Razera sobie też kupimy w tej chwili za 9 dyszek. Sprawdźmy, o co tutaj chodzi. W jednym sklepie jest faktycznie za mega dobrą cenę, 104 zł z wysyłką, a w pozostałych jest od tak 112. Natomiast mamy, jakby nie było, Dead Addera w wersji mini w bardzo rozsądnej cenie. No i zobaczcie, jest nawet Dead Adder Essential, czyli mycha, którą testowałem osobiście, kupiłem na własny użytek. Tutaj nas kieruje na Allegro, gdzie jest po 97 zł. Sprawdźmy tylko stan nowy, więc jakby ktoś chciał, no to jest ta myszka. Tutaj widzę, że ilość sztuk jest dość duża. Jest też Krypton 550 w wersji białej, bardzo ładna przecena. Mamy także myszkę SPC Gear Jam. Teraz skakujemy na stronę czwartą. Tutaj raczej takie myszki laptopowe. Widzę coś też pionowego by się znalazło, jakbyście chcieli, czyli chociażby Deluxe M618+. Chyba tą myszkę kiedyś testowałem, tak mi się tutaj mocno kojarzy, więc jakbyście chcieli wygodną mychę pionową, która nie powoduje bólu nadgarstka, no to jak najbardziej fajna mycha. Jest też tańsza wersja bezprzewodówki od Genesis, czyli Zircon 330. Podstawowa myszka, ale za to też tania. Na piątej stronie wyskoczyła mi tutaj całkiem fajnie wyglądająca myszka od Redragona i to w bieli. Jest też myszka Savio Hex, która będzie u mnie niedługo testowana. 85 zł też się tutaj wydaje bardzo uczciwą ceną. Mamy tutaj Pixarta PMW3327 i przełączniki Huano Blue Shell. No i proszę, jest klasyka, czyli A4Tech Bloody V5M. Tą myszkę kiedyś posiadałem, naprawdę fajny gryzoń. W tej chwili da się ją kupić już naprawdę za śmieszne pieniądze. No i w oczy też mi wpadło tutaj
coś o nietypowych kształtach, czyli myszka od Speedlinka. Parametrami pewnie się za bardzo nie wyróżnia, natomiast ten kształt i kolor są naprawdę fajne. I myszka, i Blue z serii Auroza dla osób szukających także nietypowego designu. Natomiast to chyba już nie jest najnowszy model, ponieważ ma jeszcze Avago 3050. Teraz ta marka to już nie jest Avago, tylko wszystko zostało wykupione przez PixArta. A sama myszka wygląda dość ciekawie. No i cóż, tych myszek jest naprawdę sporo. Jest tego w zakresie cen od 60 do 100 zł 22 strony. Niektóre się powtarzają, niektóre to są myszki takie typowo laptopowe, raczej nie dla graczy. I mamy też marki takie bardzo mało znane, niszowe. Ja Wam tutaj pokazałem to, co osobiście mnie zainteresowało. Zachęcam Was do wchodzenia w link w opisie filmu do Teneo i samemu sobie posprawdzania cen poszczególnych myszek. Może traficie na coś jeszcze innego ciekawego. Piszcie w komentarzach, co od siebie polecacie w tej cenie, co ewentualnie się tutaj nie znalazło. Mam nadzieję, że poradnik był przydatny. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zasubskrybuj kanał. Dzięki bardzo z góry, pozdrawiam stałych widzów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.